Cześć kochani! Jakiś czas temu przygotowywałam dla Was kurs na takie kwadratowe podkładki na stół, w których wykorzystywaliśmy ściek babciny. I dzisiaj pokażę Wam, jak wykorzystując ten sam ściek w trochę uproszczonej wersji, zrobić sobie kocyk. Pokażę Wam, jak zrobić poszczególne kwadraciki, jak je potem połączyć i jak wyliczyć sobie, ile ich potrzebujemy na cały koc, w zależności od tego, jak duży chcecie, żeby był. No to co? Zaczynamy? Jeśli chodzi o włóczkę, to ja użyję tutaj Yarnart Jeans. Głównie dlatego, że ma spory wybór kolorów i łatwo dobrać odpowiedni. Ja wybrałam sobie akurat takie kolorki, dokładną listę znajdziecie oczywiście na blogu, ale tak jak zawsze, wszystko zależy od Was. Zresztą o włóczce opowiem Wam jeszcze za chwilę. Użyjemy szydełka 3,5 mm, przydadzą nam się nożyczki i igła do włóczki. Jeśli chodzi o ilość włóczki, to wszystko będzie zależało od tego, jak duży ma być Wasz kocyk. Ale myślę, że ze 20 motków na pewno musicie liczyć. W kwestii kolorów, ja starałam się dobrać połowę w miarę naturalnych kolorów i resztę takich żywszych. Ale wszystko zależy od tego, jaki macie pomysł, naprawdę pełna dowolność. Ustalone? No to lecimy z pierwszym kwadracikiem. Ja zacznę zieloną włóczką. Na początek robimy pętelkę. A potem 3 oczka łańcuszka. Będą się liczyć jako pierwszy słupek. Potem nabieramy włóczkę i wbijamy się w pierwsze oczko, od którego zaczynaliśmy. Przeciągamy włóczkę. Nabieramy i przechodzimy przez 2 pętelki. Nabieramy i przechodzimy przez 2 ostatnie. Mamy pierwszy słupek, a licząc te 3 oczka, to już 2 słupki. Robimy jeszcze jeden w to samo oczko. Ok, zrobiliśmy 3 słupki. Dodajemy 2 oczka łańcuszka. Po czym wciąż w to samo oczko dodajemy kolejne 3 słupki. To pierwsze oczko można się trochę rozszerzać. W ogóle się tym nie przejmujcie, potem je zaciśniemy. Robimy kolejne 2 oczka łańcuszka. Taki układ. 3 słupki plus 2 oczka łańcuszka dodajemy jeszcze dwukrotnie. Cały czas w to samo początkowe oczko. Na końcu robimy 2 oczka łańcuszka. I łączymy oczkiem ścisłym z ostatnim z początkowych 3 oczek. Łapiemy za kolejny kolor, u mnie to będzie ciemny beż. I robimy znowu 3 oczka łańcuszka. Teraz owijamy włóczkę i wbijamy się w to oczko, z którego wychodzą nasze 3 oczka. I robimy w nim słupek. I kolejny słupek w tym samym oczku. Dodajemy tym razem tylko jedno oczko łańcuszka. I w pierwszą przerwę z 2 nitek z poprzedniego rzędu przerabiamy najpierw 3 słupki, potem 2 oczka łańcuszka, i znów 3 słupki. To będzie nasz róg. Będziemy go wykonywać w każdej przerwie z 2 oczek. Dodajemy 1 oczko łańcuszka i przechodzimy do kolejnego rogu. Robimy 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki.
Zasadniczo w każdym rogu będziemy wykonywać ten sam zestaw słupków, a wzdłuż boków pomiędzy pęczkami słupków po jednym oczku. W ten sposób powtarzamy aż do końca okrążenia. Na końcu, w tej ostatniej przerwie, robimy 3 słupki i 2 oczka łańcuszka. I one w połączeniu z tymi pierwszymi 3 słupkami tworzą nam 4 róg. Łączymy oczkiem ścisłym z ostatnim z 3 początkowych oczek. Zmieniamy teraz kolor, u mnie następny będzie żółty. Robimy 3 oczka łańcuszka. W to samo oczko przerabiamy 3 słupki. Robimy 1 oczko łańcuszka. I w następnej przerwie między pęczkami robimy kolejne 3 słupki. Tutaj jesteśmy w trakcie robienia boku, więc dodajemy tylko jeden taki pęczek z 3 słupków, a potem 1 oczko łańcuszka. I teraz już jesteśmy na rogu, więc dodajemy 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. Potem znowu 1 oczko i robimy kolejny bok. W ten sposób przerabiamy resztę kwadratu. Na końcu robimy 3 słupki. Dwa oczka łańcuszka. I łączymy oczkiem ścisłym z ostatnim z początkowych oczek. I lecimy z kolejnym kolorem. Zaczynamy znów od 3 oczek łańcuszka. Potem 2 słupki w to samo oczko. Dodajemy 1 oczko łańcuszka, a potem robimy bok, czyli po 3 słupki w każdej przerwie. A między pęczkami słupków po 1 oczku. Potem w rogu tradycyjnie przerabiamy 3 słupki, 2 oczka, 3 słupki. I kontynuujemy do końca okrążenia dokładnie w ten sam sposób. Na końcu znowu dodajemy 2 oczka łańcuszka i łączymy oczkiem ścisłym. Dodajemy kolejny kolor i jak zwykle zaczynamy od 3 oczek. Potem 2 słupki.
jedno oczko i 3 słupki w kolejnej przerwie. Robimy standardowo bok, zrobiony z pęczków po 3 słupki, oddzielonych jednym oczkiem łańcuszka. W każdym rogu tradycyjnie robimy 3 słupki, potem 2 oczka i znowu 3 słupki. I teraz sprawa wygląda następująco. Ja kończę przerabianie kwadratów w tym momencie, bo wydaje mi się, że wielkość mają taką akurat, ale Wy jak najbardziej możecie przerabiać dalej i zrobić większe kwadraciki według tego samego schematu. Będziecie ich wtedy po prostu potrzebować nieco mniej. Na końcu standardowo 2 oczka i oczko ścisłe. Odcinamy włóczkę i przechodzimy przez pętelkę. Tak wygląda nasz pierwszy kwadracik. Jeśli chcielibyśmy przerabiać go dalej, to po prostu dodajemy kolejne pęczki w te przerwy. Teraz niestety musimy ukryć te wszystkie pozostałe nitki z tyłu. Moglibyśmy je wyrabiać na bieżąco. I tak oczywiście też możecie spróbować, ale akurat w przypadku tego wzoru ciężko jest to zrobić w taki sposób, żeby tych nitek potem nie było widać. Wiążemy nitki i ukrywamy wewnątrz ściegu. Pierwszy kwadracik gotowy. Teraz jeśli chodzi o kolory. W zależności od tego, jak bardzo kolorowy i różnorodny ma być Wasz kocyk, to tyle różnych układów kolorystycznych sobie tworzycie. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Możecie też oczywiście zrobić wszystkie kwadraciki takie same, chociaż ja osobiście zanudziłabym się na śmierć. Fajny efekt możecie też uzyskać, jeśli za każdym razem użyjecie tego samego koloru na tę zewnętrzną warstwę. Tylko wtedy musicie wziąć to pod uwagę przy robieniu zakupów, bo tego koloru zejdzie wtedy dużo więcej. Jeśli chodzi o to, ile takich kwadracików będziecie potrzebować, moje mają bok około 10 cm. W zależności jak ciasno przerabiacie lub czy zrobiliście więcej rzędów, może wyjść Wam więcej lub mniej, więc najlepiej jest to zmierzyć. W związku z tym łatwo policzyć, że gdybym chciała zrobić koc o wymiarach 140x200, to potrzebowałabym do tego 280 kwadracików. Ja oczywiście tutaj nie mam zrobionych aż tylu, ale pokażę Wam jak połączyć. Ja oczywiście tutaj nie mam zrobionych aż tylu, ale pokażę Wam jak to połączyć na przykładzie tego co mam. Układamy kilka kwadracików w takiej kolejności, jaka będzie nam odpowiadać. Wybieramy jeden kolor, którym będziemy łączyć kwadraty. Zaczepiamy nitkę o róg jednego z kwadratów. Wkładamy dwa kwadraciki lewymi stronami do siebie. Łączymy półsłupkiem oba kwadraciki, ale wbijając się tylko w te wewnętrzne oczka. I przesuwamy się dalej, łącząc kwadraciki. Kiedy dojdziemy do końca, to robimy jeszcze jeden półsłupek w przerwie w rogu i płynnie przechodzimy sobie do łączenia dwóch kolejnych kwadracików. I tutaj również zaczynamy od półsłupka w sam róg. A potem łączymy dalej półsłupkami wbijanymi tylko pod wewnętrzną nitkę oczek. Ważne jest, żeby zwracać uwagę, żeby kwadraciki układały się równo. Łączymy dokładnie, oczko do oczka, bo potem kocyk nie będzie chciał nam się układać. Potem tak samo dodajemy kolejne dwa kwadraciki i kolejne i tak dalej. W ten sam sposób dołączamy do boku kolejny rządek kwadracików.
Tak samo łączymy pozostałe boki kwadratów, idąc od prawej do lewej strony. Kiedy dojdziemy do tego pionowego łączenia, to robimy półsłupek pod szwem i idziemy dalej. Dookoła całego kocyka możemy jeszcze zrobić brzeg z półsłupków tym samym kolorem, którym robiliśmy półsłupki. Musimy tylko pamiętać, żeby dodać trochę więcej półsłupków na brzegach. U mnie to 2 razy po 2 półsłupki oddzielone oczkiem ścisłym. No i to w zasadzie cała filozofia. Reszta to już tylko kwestia skali. I to tyle. Mam nadzieję, że kurs Wam się podobał. Jeśli uda Wam się zrobić kocyk, to koniecznie pochwalcie się nam, oznaczając go z hashtagiem kurspasart. Oprócz tego dawajcie łapki w górę i subskrypcję. I jak zwykle zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Do zobaczenia!